Witamy Państwa w kolejnym podcaście Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Dzisiaj porozmawiamy o polityce społecznej oraz edukacji w Polsce. Treść podcastu została oparta o niedawno opublikowany raport o stanie państwa zrealizowany przez nasze stowarzyszenie. Ja nazywam się Adrian Bochenek, a treść analizy prezentował będzie ze mną Kamil Giera. Polityka społeczna w latach 2015-2023 to przede wszystkim zmiana podejścia do wsparcia z centralnym miejscem rodziny w tych działaniach. Wsparcie było kierowane do rodzin z dziećmi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, a także działań na rynku pracy i przeciwdziałania przemocy. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację kobiet na rynku pracy, w tym na działania wspierające powrót kobiet do pracy i zmniejszenie luki płacowej. Rząd polski podtrzymuje i rozwija programy takie jak Rodzina 500+, Dobry Start czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy z budżetem ponad 62 miliardów złotych na te działania w 2023 roku. W ramach polityki prorodzinnej szczególną uwagę zwraca się na wsparcie seniorów z zauważalnym wzrostem minimalnej emerytury oraz wypłatą 13 i 14 emerytury. Dodatkowo od 1 listopada 2023 roku w życie weszła znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, wprowadzająca usługi sąsiedzkie jako nową formę wsparcia w środowisku osób potrzebujących. Gminy mają obowiązek finansowania tych świadczeń, jeśli zdecydują się je wdrożyć. Gminy będą mogły również pozyskiwać środki na te usługi z Korpusu Wsparcia Seniorów. Inne zmiany dotyczą wprowadzenia usług pobytu krótkoterminowego w domach pomocy społecznej oraz transformacji mieszkań chronionych w mieszkania treningowe i wspomagane, co ma na celu lepszą integrację osób wymagających wsparcia społecznego. Sukcesy i mocne strony polskiej polityki społecznej. Wsparcie dla rodzin i emerytów. Program Rodzina 500+ zapewnia nieopodatkowane wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia, co stanowi roczne wsparcie na poziomie 6000 zł netto na dziecko. Program Dobry Start oferuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, niezależnie od dochodu rodziny. Program Maluch Plus wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Uruchomienie ogólnopolskiej kampanii Już Jesteś w 2023 roku, której celem jest zwiększenie wiedzy i zmiany postaw społeczeństwa wobec rodzinnej pieczy zastępczej. Inicjatywa ta ma na celu motywowanie do tworzenia rodzin zastępczych i świadczenie wsparcia dzieciom, które potrzebują opieki. Jednym z działań na rzecz poprawy warunków życia pracowników było podniesienie płacy minimalnej. To działanie ma na celu zwiększenie dochodu pracujących na najniższych stanowiskach. Polska skutecznie poradziła sobie z wyzwaniem napływu obywateli Ukrainy do kraju, co było możliwe dzięki wdrożonym rozwiązaniom polityki fiskalnej. To działanie pomogło również ograniczyć negatywny wpływ pandemii COVID-19 i konfliktu na Ukrainie na polską gospodarkę, co zostało pozytywnie ocenione przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Wprowadzenie 14 emerytury. Ta dodatkowa emerytura została stałym elementem świadczeń dla emerytów i rencistów, zapewniając im dodatkowe wsparcie finansowe, niezależnie od okoliczności. Do tego dochodzi także 13 emerytura, która jest wypłacana od 2019 roku. Programy Senior Plus i Aktywni Plus mają na celu tworzenie przestrzeni przyjaznej osobom starszym i oferują różnorodne formy aktywności. Programy te skupiają się na integracji społecznej i międzypokoleniowej, umożliwiając seniorom pełniejsze uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności. Wśród problemów i wyzwań polskiej polityki społecznej należy wskazać demograficzne wyzwania Polski, które wymagają kompleksowego podejścia uwzględniającego różne segmenty polityki społecznej. Od wsparcia dla rodzin z dziećmi po politykę senioralną i zdrowotną. Konieczne jest tworzenie synergii między różnymi aspektami polityki społecznej. Działania osłonowo-interwencyjne. Polska polityka społeczna ma tendencję do skupiania się na działaniach osłonowych, takich jak przywileje emerytalne, zamiast na inwestycjach w kapitał ludzki i przekwalifikowanie. W Polsce brakuje jasno określonego modelu polityki społecznej, a wiele rozwiązań przyjmowanych jest ad hoc. Prowadzi to do braku spójności w działaniach politycznych i społecznych. Starzenie się społeczeństwa jest znaczącym problemem, który wymaga przemyślanych strategii wsparcia dla osób starszych oraz polityki sprzyjającej zdrowiu i dobremu samopoczuciu tej grupy demograficznej. Rekomendacje dla polskiej polityki społecznej. Kontynuacja wsparcia dla rodzin. Istnieje potrzeba kontynuacji i rozwijania programów wspierających rodziny, takich jak Rodzina 500+.
Polska polityka społeczna powinna przejść od działań osłonowo-interwencyjnych do socjalizacyjno-aktywizujących, co obejmuje zindywidualizowaną i sprofesjonalizowaną pracę socjalną, a także rozwój usług skierowanych do różnych grup społecznych, w tym opieki nad osobami zależnymi. Zarządzanie problemami demograficznymi w obliczu spadku dzietności i starzenia się społeczeństwa konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków dla młodych ludzi do zakładania rodzin. Raport Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19 wskazuje na potrzebę zmian w polityce senioralnej. Rekomendacje obejmują m.in. poprawę jakości i zasięgu wsparcia publicznego osób starszych, rozbudowę sieci instytucji wsparcia i aktywizacji seniorów, uwzględnienie zdrowia psychicznego seniorów w polityce publicznej oraz edukację cyfrową osób starszych. A teraz przejdziemy do drugiej części, jaką jest edukacja. Polski system edukacji w ostatnich latach charakteryzuje się dynamicznymi zmianami oraz stoi przed licznymi wyzwaniami. W 2017 roku przeprowadzono w Polsce reformę struktury szkolnictwa. Wprowadzono 8-letnią szkołę podstawową, a po niej uczniowie mogą wybrać 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia lub 2-letnią szkołę branżową drugiego stopnia. Gimnazja oraz zasadnicze szkoły zawodowe zostały zlikwidowane. W ramach zmian wprowadzonych w roku szkolnym 2016-2017 zniesiono również obowiązek szkolny dla 6-latków. Zlikwidowano sprawdzian dla 6-klasistów, ograniczono biurokrację, uszczelniono system dotacji dla szkół niepublicznych, wprowadzono możliwość odwołania od wyniku egzaminu maturalnego do niezależnego kolegium arbitrażu egzaminacyjnego, wdrożono pilotaż szerokopasmowego internetu dla szkół, zmieniono regulacje dotyczące sklepików szkolnych, uruchomiono zintegrowany system kwalifikacji oraz ujednolicono gratyfikację dla nauczycieli z tytułem profesora oświaty. Powyżej opisanych przełomowych zmianach Ministerstwo Edukacji i Nauki postawiło na dalsze reformy. Wprowadzono nowe przedmioty, biznes i zarządzanie oraz historię i teraźniejszość. W ostatnich latach znacznie rozwinięto cyfrową infrastrukturę edukacyjną poprzez program Laboratoria Przyszłości. W ostatnich latach znacznie rozwinięto cyfrową infrastrukturę edukacyjną poprzez program Laboratoria Przyszłości. Inwestycje w oświatę wzrosły, a inicjatywy takie jak Branżowe Centra Umiejętności i Małe Centra Nauki SOWA mają na celu przygotowanie młodych ludzi do nowoczesnej gospodarki i zainteresowanie ich nauką. Dane zawarte w najnowszym raporcie Ośrodek Przetwarzania Informacji pokazują, że Polska posiada silny kapitał naukowy. Pod względem liczby badaczy w Unii Europejskiej Polska zajmuje 5. miejsce, a większość kadry jest zatrudniona w uczelniach publicznych – 73%. Jednak należy zaznaczyć, że system edukacji nadal zmaga się z wyzwaniami, w tym przestarzałą podstawą programową, problemami kadrowymi w szkołach, a także niedostatecznym wsparciem psychologicznym dla uczniów i przeładowaniem klas. Znaczące piętno na systemie edukacji odcisnęła pandemia COVID-19, co ukazuje wiele badań. Sukcesy i mocne strony polskiego systemu edukacji. Polska znacząco poprawiła swoje wyniki w międzynarodowych zestawieniach porównujących umiejętności uczniów. Efektywność kosztowa. Polska osiąga sukcesy edukacyjne przy stosunkowo niskich kosztach w stosunku do innych państw europejskich. Polska zajmuje wysokie 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby badaczy. System edukacyjny w Polsce, mimo nagłości sytuacji, został sprawnie dostosowany do potrzeb uczniów z Ukrainy. Wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową. W 2019 roku nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową wzrosły o 18% do 30 miliardów złotych, a ich udział w PKB zwiększył się do 1,32%. Problemy i wyzwania polskiego systemu edukacji. Przeładowany program nauczania i zmęczenie uczniów. Według badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych blisko 40% rodziców wskazuje przeładowany program nauczania jako największe wyzwanie, przez co uczniowie borykają się ze zmęczeniem spowodowanym dużą liczbą obowiązków. Wpływ pandemii i powrót do nauki stacjonarnej. Wielu uczniów odczuwa stres, niepewność i strach po powrocie do stacjonarnej nauki po pandemii. Około 70% dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce zgłaszało pogorszenie relacji z rówieśnikami podczas pandemii. Kwestie zarobków nauczycieli i braków kadrowych. Jest to problem od dawna istniejący w polskim systemie edukacji. Nauczyciele niezmiennie domagają się wyższych wynagrodzeń. Niedostateczne wsparcie psychologiczne uczniów.
Rodzice często wskazują na niedostateczne wsparcie psychologiczne jako jeden z kluczowych problemów. Rekomendacje dla polskiego systemu edukacji. Wzmacnianie kompetencji cyfrowych. W obecnej erze technologicznej kluczowe jest zapewnienie uczniom rozwoju umiejętności cyfrowych. Obejmuje to zarówno bezpieczne korzystanie z technologii, jak i rozwijanie kreatywności i innowacyjności w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. Zwiększenie autonomii szkół, dając szkołom większą swobodę w kształtowaniu programów nauczania, można lepiej dostosować edukację do lokalnych potrzeb i zainteresowań uczniów. Wspieranie nauczycieli poprzez inwestycje w rozwój zawodowy nauczycieli, w tym szkolenia i możliwość awansu zawodowego są kluczowe dla podniesienia jakości edukacji. Integracja z rynkiem pracy, współpraca szkół z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami może pomóc w dostosowaniu programów nauczania do wymogów rynków pracy. Wzmocnienie wsparcia psychologicznego jest kluczowe dla wzmacniania kondycji psychicznej uczniów. Rozwój doradztwa kariery, zwłaszcza w szkołach średnich, kiedy młodzież podejmuje decyzję o wyborze kierunku studiów lub innej drodze zawodowej.